Viridian City, Viridian City, czy jak zwał, tak zwał. Hej, Wirguliusz, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. To, co widzieliście przed chwilą, to był trening mojego Archiwalda, który osiągnął już cudowny 10 poziom. Możemy zobaczyć jego statystyki. Okej, ma on trochę naiwną naturę, jak sami widzimy. I ma atut Guts, który pozwala mu na wzrost ataku, kiedy ma mało punkt, kiedy jest pod działaniem jakiegoś negatywnego efektu, o ile dobrze to rozumiem. I tutaj chciałbym powiedzieć, że kiedy Rattata jest dziewczynką, to ma zupełnie inny atut o nazwie Runaway, który pomaga przy ucieczce. Kiedy Pokémon posiada ten atut, mamy prawie zagwarantowaną skuteczność uciekania. Po prostu praktycznie zawsze, kiedy chcemy, możemy uciec z walki, kiedy używamy Pokémona z atutem Runaway. Rattata również nauczył się Quick Attacku. To jest zwykły, normalny atak, który jest celniejszy, silniejszy i szybszy od tackle. Jeżeli używamy tego ataku, mamy niemal 100% pewność, że my uderzymy pierwsi. Chyba że przeciwnik, który ma więcej szybkości niż my, również użyje Quick Attack. Szybkiego ataku i tyle. I skoro już jestem w centrum Pokémon i mam w pełni uzdrowione Pokémony, mogę od razu pokazać wam komputerek czyjś. Widzicie? Mamy tutaj nasz komputer, komputer profesora Oaka. Najwyraźniej potrafimy się włamywać do czyichś komputerów, ponieważ możemy dosłownie wejść do czyjegoś komputera. Czyjś komputer służy nam do przechowywania nie przedmiotów, a Pokémonów. W naszym komputerze przechowujemy przedmioty, a w czyimś komputerze przechowujemy Pokémony. W starych Pokémonach mieliśmy tylko opcję podjęcia Pokémonów lub ich zdeponowania. Tutaj mamy również opcję przemieszczenia Pokémonów, co jest bardzo przydatne, ponieważ możemy, widzicie, w bardzo łatwy sposób je przemieszczać. W czyimś komputerze mamy kilka boksów na Pokémony. I tutaj jest kolejna różnica pomiędzy starymi Pokémonami a nowymi, ponieważ za każdym razem, kiedy mamy przy sobie 6 Pokémonów, czyli maksymalną dopuszczalną liczbę, to Pokémon, którego złapiemy, automatycznie zostaje przeniesiony do boksa. I kiedy boks zostaje wypełniony po brzegi i nie ma w nim już w ogóle miejsca, to boksy przerzucają się automatycznie i Pokémony zaczynają trafiać do boksa drugiego, trzeciego, czwartego itd., itd. W starych Pokémonach natomiast, kiedy boks pierwszy się zapełnił, musieliście się upewnić, aby zmienić go ręcznie. Inaczej nie mogliście łapać więcej Pokémonów. Jeżeli zaznaczony był pełny boks, wypełniony boks, to nie mogliście złapać już więcej żadnego Pokémona. I ogólnie tutaj to rozwiązanie dużo bardziej mi się podoba. To było bardzo irytujące, kiedy okazywało się, że boks jest pełny i rzadki Pokémon, którego udało wam się złapać, nie trafia do komputera, a zostaje wypuszczony. Możemy tutaj również parę zmian wprowadzić, takie jak nazwę. Możemy wpisać nazwę, własną nazwę dla jakiegoś boksa, aby trochę łatwiej go identyfikować, na przykład gdybyśmy chcieli porozrzucać Pokémony wodne do jednego boksa, kamienne do innego, również możemy to zrobić i przez zmienianie nazw ułatwić sobie życie troszeczkę.
możemy sobie... No, etc. Możemy sobie zmienić trochę tapetę, możemy zrobić tutaj parę innych fajnych rzeczy, to są zmiany wyłącznie kosmetyczne. Rzadko się przyda, naprawdę mogą przydać, ale ja i tak je lubię, jak już mówiłem, doceniam takie smaczki w grach. Kiedy Pokémon jest w boksie, możemy go przemieszczać, możemy cały czas patrzeć na jego statystyki, możemy go podjąć, możemy go oznaczyć. Jeżeli nie nadajemy imion dla Pokémonów, a mamy kilka Pokémonów tego samego gatunku, możemy je oznaczyć jednym lub kilkoma symbolami naraz, aby łatwiej było nam je rozróżnić. I możemy Pokémona wypuścić. Żur został wypuszczony. Żegnaj, Żur! Byłeś wiernym Pokémonem! I tak, w ten oto sposób został nam tylko jeden Pokémon Archivald Rattata. Oczywiście nie możemy wypuścić Pokémona, podczas gdy mamy tylko jednego Pokémona. Zawsze musimy mieć co najmniej jednego Pokémona przy sobie. Ale Żur został wypuszczony i będzie nam go oczywiście wszystkim brakowało, jednak postaram się nie uronić po nim ani jednej łzy. Tak prawdę powiedziawszy, nie przepadam za Bulbazaurem, to jest naprawdę słaby Pokémon. Owszem, trenuje się go bardzo łatwo, ale jest bardzo słaby. Zobaczmy, co to za Pokémon. Monkey! Monkey to Pokémon świniomałpa. Nie, dosłownie, tak w Pokédexie jest napisane. Jest to Pokémon typu walczącego. Ogólnie lubię łapać Mankeya, ale... No ale... Nie w tej grze. W tej grze Mankeya nie będę łapał. To jest Pokémon typu walczącego. Typ walczący dobrze działa na typy kamienne, na typy normalne. Źle działa przeciwko typowi latającemu i psychicznemu. Mankey na samym początku nie ma ruchów typu walczącego, a tylko drapanie, ale szybko się jakiś uczy, więc to jest całkiem fajny Pokémon, ewoluuje w Primeape'a i jest całkiem silny. A idąc tą drogą natykamy się na kogo innego jak nie na Daltona! Hej, Wirk! Idziesz do Ligi Pokémon? Zapomnij! Pewnie i tak nie masz żadnej odznaki przy sobie, co? No nie. Więc strażnik cię nie przepuści. A tak w ogóle... Czy twój Pokémon stał się choć odrobinę silniejszy? Nie wiem, ja swojego Pokémona darzyłem wielką przyjaźnią i dlatego dałem mu najcenniejszy dar, jaki mogłem mu podarować, czyli wolność. I tak oto rozpoczynamy starcie z Daltonem, który zdążył już złapać PJ'a i dotrenować go do 9 poziomu. PJ na 9 poziomie cały czas nie zna żadnych ataków typu latającego. Co cały czas jest w porządku, ale zna jeden bardzo, bardzo irytujący atak. W zasadzie ruch, powinienem tak to nazywać. Nie każdy ruch jest atakiem w końcu. Zna bardzo irytujący ruch. Sand Attack. Sand Attack nie zadaje nam żadnych obrażeń, a tylko obniża naszą celność, przez co całą walkę możemy spędzić na chybianiu i nie trafić naszego przeciwnika ani razu, jeżeli jesteśmy cali zasypani piaskiem. Ale jak widzimy, Dalton no nie jest specjalnie dużym wyzwaniem i jeden Archivald na 10 poziomie z jednym quick attackiem zdołał go pokonać. Rozłożyć na łopatki. O, tylko ci się poszczęściło! Tak, wmawiaj to sobie. Słyszałem, że... Blablabla. Słyszałem, że w lidze Pokémon aż roi się od świetnych trenerów. Ach, będę musiał wymyślić, jak się przez nich przedostać, czyli po prostu jak ich pokonać. Powinieneś przestać się obijać i wziąć się do roboty. Ach, tak. W tym odcinku w zasadzie wszystko, co zrobimy, to wypuszczenie Żura i pokonanie Daltona. Nie ma sensu iść dalej, ponieważ naprawdę strażnicy nie przepuszczą nas bez odznak. W wersji Fire Red tutaj można złapać jeszcze Nidorana Chłopca, który jest bardzo dobrym Pokémonem, ale nie w wersji Leaf Green, więc nie ma sensu go tu szukać. Dobra, ale tak czy inaczej, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Trzymajcie się ciepło, cześć!